Cześć, mam na imię Łukasz i witam Was na kanale Perfumaniak. W dzisiejszym odcinku podpowiem Wam, jak stworzyć swoją pierwszą kolekcję zapachów, bazując na 5 zapachach. Zapraszam do obejrzenia. Na samym starcie jednak zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału YouTube'owego. Jeśli chcecie być na bieżąco z moim perfumowym kontentem, z moimi materiałami, kliknijcie suba i dzwoneczek. Zapraszam także do followowania mnie na mediach społecznościowych. Zapraszam na Instagrama, zapraszam na TikToka. Tam również bądźcie ze mną na bieżąco. A tymczasem przejdźmy do rzeczy i zaczynamy! Dziś podpowiem Wam, jak stworzyć swoją pierwszą perfumową kolekcję, bazując na 5 zapachach. Tak, tak, 5 zapachach. Nie każdy musi być tak podpierdolony jak ja i mieć kilkadziesiąt sztuk w kolekcji. Naprawdę 5 zapachów, myślę, w zupełności wystarczy, żeby cieszyć się perfumami na każdą okazję i nie musieć myśleć i zastanawiać się, co wybrać aktualnie na ten dzień czy na tą okazję. Także dzisiaj postaram się podpowiedzieć Wam, jakie zapachy wybrać do swojej kolekcji. W różnych poszczególnych kategoriach będą to zapachy z 3 półek cenowych, z półki nieco wyższej, z półki średniej i z półki niższej, tak żeby każdy znalazł dla siebie coś dobrego, coś odpowiadającego swoim gustom i oczywiście budżetowi. Tak więc pierwszą kategorią zapachową na dobry początek, zaczynając przygodę z perfumami, będzie jakiś zapach z kategorii uniwersalnej, czyli taki, który będzie odpowiadał na każdą okazję, do każdej stylówki, do każdej pory roku czy sytuacji i nie będziecie musieli się długo zastanawiać, co na siebie założyć, że tak powiem. Myślę, że od jednego właśnie takiego uniwersalnego zapachu dobrze jest zacząć swoją kolekcję, a potem dopiero ją rozbudowywać i myślę, że rozbudowanie do tych 5 zapachów dla normalnego zjadacza chleba w zupełności wystarczy. Taki zapach uniwersalny będzie idealną propozycją wtedy, kiedy nie macie czasu, kiedy gdzieś się spieszycie, nie musicie wtedy zastanawiać się, jakiego zapachu użyć, po prostu bierzecie go, psikacie na siebie i pachniecie bardzo dobrze i poprawnie w każdej sytuacji. Zacznijmy sobie od tej trochę wyższej półki cenowej. W tej kategorii myślę, że idealnym i najlepszym zapachem uniwersalnym będzie Bleu de Chanel w wersji Eau de Parfum. Jest to zapach, który będzie pasował zarówno do t-shirta, jak i do koszuli czy garnituru. Odnajdzie się zarówno w sytuacjach codziennych, jak i na jakiejś imprezie czy eleganckiej sytuacji. Jest wytworny, elegancki i jednocześnie casualowy. Jest to zapach nieco przypominający aromatem żel pod prysznic, jednak nie jest to taki typowy sportowy żel pod prysznic, tylko żel pod prysznic zawieszony gdzieś kilka levelów wyżej. Mamy tam nuty drzewne, mamy nuty cytrusowe, mamy również kadzidło i to dodaje naprawdę eleganckiego wydźwięku. Zapach jest trwały, wytrzymuje spokojnie 8-9 godzin na skórze. Projekcję ma umiarkowaną, nienachalną i sprawdzi się w większości sytuacji od codziennych do eleganckich. Ze średniej półki cenowej w kategorii uniwersalnej poleciłbym Wam Versace Purion Dylan Blue. Jest to zapach troszkę podobny do Bleu de Chanel, jakieś tam podobieństwo na poziomie około 20, może 30% jest. Jest to również zapach w stylu żelu pod prysznic, ma jednak w sobie więcej nut wodnych, jest bardziej świeży od Bleu de Chanel Eau de Parfum. Parametry również ma całkiem niezłe, 8 do nawet 10 godzin przy większej aplikacji. Projekcja również umiarkowana, nienachalna. Odpowiedni na każdą okazję, od codziennych po bardziej wyjściowe i eleganckie. W średniej półce cenowej, w niezłych promocjach można go czasem wyrywać w dobrej cenie. Natomiast z tej niższej półki cenowej w kategorii uniwersalnej poleciłbym zapach taki jak Armaf Club de Nuit Intense Men. Jest to arabski odpowiednik Creed'a Aventusa. Jest to zapach całkiem niezłej jakości, choć jest w otwarciu dość mocno syntetyczny, jednak w tej cenie to naprawdę nie przeszkadza. Jest to również zapach ładny, elegancki, znajdujący zastosowanie w większości okazji. Znajdzie zastosowanie zarówno w użytku codziennym, jak i do bardziej wyjściowych sytuacji. Parametry także całkiem niezłe, spokojnie 8 godzin wytrzymuje. Projekcja jest również całkiem niezła i będzie on również niezłym zapachem w tej bardziej budżetowej kategorii. Także zdecydowanie te 3 zapachy dla Was polecam jako zapachy uniwersalne na każdą okazję. Tak więc, jeśli macie już w swojej kolekcji swój pierwszy uniwersalny zapach, możecie do niego dorzucić zapach z innej kategorii, mianowicie jakiegoś świeżaka na gorące letnie czy wiosenne dni.
I tutaj również zaczniemy sobie od tej wyższej półki cenowej. Na wiosenno-letnie gorące dni idealną propozycją będzie Acqua di Gio Profondo od Armaniego. Jest to propozycja w moim odczuciu tak na pierwszy rzut oka, raczej nosa, bardzo podobna do Bleu de Chanel, jednak Bleu de Chanel w wersji EDT, czyli wody toaletowej. Podobieństwo jest naprawdę bardzo duże, jednak jest w Profondo więcej nut cytrusowych. Jest to takie Bleu de Chanel z dużym dodatkiem cytrusów. Mamy tutaj, tak jak mówiłem, nuty cytrusowe w dużej ilości, mamy nuty drzewne, a także nuty morskie, nuty wodne, które dodają takiej fajnej, letniej świeżości. Trwałość na poziomie 8 godzin, projekcja umiarkowana, nienachalna jak tu u świeżaków. Zapach jest naprawdę fajny, naprawdę odświeżający. Polecam z wyższej kategorii cenowej. W średniej półce cenowej świeżaków na lato poleciłbym Wam Versace Purom. Klasyczny, błękitny, wodno-cytrusowy z nutami drzewnymi i kwiatowymi w tle również. Trwałość przy większej aplikacji spokojnie wytrzymuje 8 godzin. Projekcja jest także umiarkowana, nienachalna. Fajnie odświeża w gorące letnie dni w ponad 30-stopniowych upałach. Jest idealny. Ma fajny stosunek ceny do jakości, w promocyjnych cenach kosztuje naprawdę nie aż tak dużo i możecie cieszyć się nim na co dzień, jak i również innych, może nie aż tak bardzo eleganckich, ale na przykład w biurowych sytuacjach latem będzie świetny, idealny. No i niższa półka cenowa na gorące letnie dni, Nautica Voyage. Zapach, który kosztował naprawdę śmieszne pieniądze, można było go wyrwać za 40-50 zł. Teraz niestety ceny poszły dwukrotnie, a nawet ponad dwukrotnie w górę. Jednak zapach jest cały czas zapachem niezłym, odświeżającym, chłodzącym, orzeźwiającym gorące letnie dni. Nuty zapachowe to zielone jabłko, nuty wodne, chociaż ja wyczuwam tam ogórka, którego nie ma w składzie nut zapachowych. Jest taka nuta świeżego ogórka, która również fajnie odświeża. Jest w nim również coś takiego, taka chłodna, lekko metaliczna nuta bym powiedział i również coś takiego w stylu żelu pod prysznic. Trwałość nie jest może jakaś super, od 6 do może 8 godzin przy większej aplikacji wytrzymuje projekcję, jak to u świeżaków. Nienachalna, niezbyt dużą odległość, jednak zapach jest wart uwagi i w gorące letnie dni sprawdzi się idealnie. Nautica Voyage polecam na lato z niższej półki cenowej także. Mamy już więc zapach uniwersalny, mamy świeżaka orzeźwiającego na lato, także teraz czas na ciepłego otulacza na zimowe dni i wieczory. I tutaj z tej wyższej półki cenowej poleciłbym Wam Guerlain L'Homme Ideal Eau de Parfum. Jest to zapach bardzo słodki, bardzo otulający, jednak nie jest przytłaczający, nie ma kosmicznej projekcji, nikogo nie zabije. Z nut zapachowych mamy tutaj wanilię, mamy wiśnie, mamy nuty ziołowe i tą ziołowość w szczególności da się wyczuć tutaj w otwarciu. Ta ziołowość jest bardzo mocna, uderzająca, drapiąca po nosie. Jest taki wydźwięk nieco szpitalny, jak już mówiłem w innych recenzjach. Jednak po kilku minutach to mija. Wychodzi nam również tutaj o migdał właśnie. Migdał jest to jedną z głównych nut zapachowych, której zapomniałem przed momentem powiedzieć. Wychodzą nuty migdałowe, wychodzi ta piękna, soczysta wiśnia oraz wanilia dodająca słodyczy. W tle te zioła troszeczkę tam przycichną czy coś takiego. I zapach jest naprawdę bardzo przyjemny na zimowe dni. Trwałość 8 godzin bez problemu, projekcja nienachalna. Także z tej wyższej półki cenowej L'Homme Ideal od Guerlain w wersji Eau de Parfum będzie idealny. Z tej bardziej średniej półki cenowej na zimę poleciłbym Wam zapach taki jak Barbery London. Jest to zapach w takim kraciastym flakonie, coś w stylu koszuli flanelowej, w takich czarno-brązowo-beżowych barwach. Zapach bardzo kojarzy mi się ze świętami Bożego Narodzenia. Czuć w nim taką piernikową nutę, czuć również grzane wino. Jest to zapach naprawdę bardzo fajny, bardzo przyjemny, otulający w takie chłodne zimowe dni. Idealny właśnie na święta Bożego Narodzenia. Trwałość ma całkiem przyzwoitą, na poziomie 7-8 godzin. Projekcję nienaganną, nienachalną i nie jest aż tak bardzo drogi. W promocyjnych cenach można go wyrwać właśnie w całkiem niezłych cenach, takiej typowej średniej półki. Burberry London polecam. No i z niższej półki cenowej na zimę idealnym zapachem moim zdaniem będzie Calvin Klein CK One Shock For Him. Jest to zapach tytoniowy, jednak nie jest to taki chamski tytoń, takie no wiecie, palone cygara. Jest to tytoń słodki, doprawiony nutami w stylu
niektórzy mówią Red Bulla, coś takiego tam czuć, jednak nie jest to taka nachalna nuta. W większej mierze czuć tutaj słodkość, czuć tytoniową nutę i zapach jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Można go wyrwać spokojnie w cenie poniżej stówki, także waszego budżetu nie naruszy. Będzie idealny na większość zimowych okazji, w szczególności na co dzień, ale na bardziej szczególne okazje, w szczególności dla młodych osób będzie również idealny. Także z niższej półki cenowej na zimę Calvin Klein CK One Shock for Him. Tak więc macie w swojej kolekcji już zapach uniwersalny na każdą okazję, macie świeżaka na lato, macie ciepłego otulacza na zimę, także przyszedł czas na jakiś zapach na specjalne, eleganckie okazje. I tutaj z tej trochę wyższej półki cenowej idealnie sprawdzi się Dior Homme Intense. Według mnie jeden z najlepszych mainstreamowych zapachów dla mężczyzn, o ile nie najlepszych w mainstreamie. Zapach jest naprawdę piękny, wytworny i elegancki. Ma w sobie irysową nutę, która dodaje mu bardzo pięknego wydźwięku, świetnej elegancji, eleganckiego sznytu. Zapach w wielu opiniach wyrażany jest jako taki zapach damskiej kosmetyczki, damskich kosmetyków, pudru czy coś w tym stylu. Coś w tym jest, mogę się z tym zgodzić. Zapach jest naprawdę przyciągający, uwodzicielski i bardzo, bardzo elegancki. Trwałość na poziomie 8 godzin, przy większej aplikacji dosięga nawet 10 godzin. Projekcja nienachalna, zapach mi trochę przypomina pierniki, trochę czekoladę i właśnie tą taką pudrową nutę w stylu damskich kosmetyków. Jednak nie bójcie się go użyć, jest absolutnie męski. Z bardziej średniej, chociaż tak do końca średnią kategorią cenową bym tego nie nazwał, raczej taką średnią, wyższą, będzie zapach taki jak Yves Saint Laurent L'Anneau de L'Homme w wersji Eau de Parfum. Jest on dużo lepszy pod względem parametrów od wody toaletowej. Trwałość w moim przypadku sięga spokojnie 10, a nawet ponad 10 godzin. Projekcja na kilka metrów. W wielu opiniach, które widziałem w necie, jest raczej niezbyt chwalony. Ludzie piszą, że ma słabe parametry. Nie wiem, ja się z tym nie zgadzam. Może ktoś trafił po prostu na gorszego batcha. Mój batch z 21 roku naprawdę daje radę. Mamy tam, tak jak w wersji podstawowej, kardamon, mamy również fasolę, tonkę i wanilię, które dają słodyczy. Mamy nuty drzewne oraz skórę, która dodaje naprawdę bardzo fajnej elegancji temu zapachowi. Jest on również jednym z moich ulubionych zapachów ever z perfumowego mainstreamu, także spokojnie Wam go polecam na te bardziej eleganckie okazje. Natomiast z tej niższej półki cenowej, która nie zrujnuje Waszego budżetu, na eleganckie okazje poleciłbym Wam zapach Bentley for Men Intense. Jest to zapach, który pachnie o wiele półek drożej, wierzcie mi na słowo. W dobrej promocji można by wyrwać go mniej więcej za stówkę, stówkę z groszami, a zapach pachnie, jakby kosztował co najmniej 4-5 stówek. Z nut zapachowych mamy tutaj nutę rumową, także też z aplikacją nie możecie przesadzać, bo wyjdziecie na alkoholika. Nie no, żartuję oczywiście. Rumu jest tam dużo, jednak nie jest on aż tak przytłaczający. Mamy również nuty korzenne, nuty waniliowe, które dodają fajnej słodyczy. Zapach jest wytworny, elegancki, do garniaka i do koszuli będzie jak znalazł. Także Bentley for Men Intense na zimę i oczywiście do jak najbardziej eleganckich sytuacji polecam jak najbardziej. I ostatnią kategorią zapachową, z której według mnie powinniście mieć obowiązkowo zapach w swojej kolekcji, jest to zapach numer 5. Jak mówiłem, będzie 5 zapachów w tej kolekcji. Będzie to zapach klubowy, imprezowy, zapach głośny, zabawowy, wesoły, rozrywkowy. W tej kategorii, z tej półki wyższej, poleciłbym Wam Jean Paul Gaultier Ultramal. Jest to zapach bardzo głośny, z dużą trwałością, z dużą projekcją, mocno słodki, lecz nie mdły. Mamy tam dużo słodkich nut owocowych, mamy cynamon, nuty korzenne, wanilię, fasolę, tonkę i zapach jest naprawdę przepiękny i podoba się naprawdę wielu osobom. W klubowym, głośnym, imprezowym środowisku będzie na pewno wybrzmiewał. Będzie go od Was czuć. Trwałość na spokojnie między 8 a 10 godzin, projekcja na dobrych parę metrów. Jest to zapach naprawdę idealny na każdą imprezę. Ultramal od Jean Paul Gaultier z wyższej półki cenowej. Polecam dla Was. Ze średniej półki cenowej, natomiast świetnym zapachem na imprezowe, klubowe sytuacje będzie Versace Eros. Jest to zapach świeży, ale i słodki jednocześnie. Jest szczególnie polecany dla ludzi młodych, jednak dojrzałym, którzy lubią trochę poimprezować, będzie również odpowiadał.
Mamy tam połączenie nut świeżych, takich jak jabłko, jak mięta, ale mamy także nuty słodkie. Mamy tonkę, mamy wanilię, mamy ambroksan i zapach naprawdę daje radę. Polecam go Wam w szczególności w wersji Eau de Parfum, czyli wody perfumowanej. Trwałość również na spokojnie sięgająca 10 godzin, projekcja na początku sięgająca kilku metrów, potem jest troszkę bliżej skóry, ale do klubowych, imprezowych sytuacji, wierzcie mi na słowo, będzie dawał radę. I zapachem z troszkę niższej kategorii cenowej, który, jak już mówiłem, nie zrujnuje Waszego budżetu, na imprezowe, klubowe sytuacje będzie idealny. Halloween Man X. Jeśli mieliście kiedyś styczność z popularnym tanim dezodorantem Axe Dark Temptation, czyli tak zwany czekoladowy Axe, to ten zapach bardzo, bardzo go przypomina. Podobieństwo jest na poziomie 90 kilku procent, jednak trwałość i projekcja jest dużo wyższa niż w przypadku tego dezodorantu. Czuć tutaj taką kakaową, słodką, czekoladową nutę. Jest również wanilia. Są słodkie, korzenne nuty. Zapach jak na swoją cenę ma naprawdę niezłą trwałość od 8 do 10 godzin. Przy większej aplikacji projekcja jest również bardzo duża przez pierwsze 2-3 godziny. I w imprezowych, klubowych sytuacjach naprawdę daje radę. Można go wyrwać w cenie bliskiej 100 zł, mi się wydaje, w promocyjnych cenach. Jest on zapachem idealnym na imprezy. Halloween Man X. Mam nadzieję, że tym filmem nakreśliłem Wam mniej więcej jakąś pierwszą perfumową drogę w życiu, że mniej więcej będziecie wiedzieli, od czego zacząć. Są to oczywiście propozycje z perfumowego mainstreamu, z tak zwanych zapachów designerskich, perfumowej niszy. Na razie u mnie nie ma, być może kiedyś, jak mój budżet się trochę podreperuje, również ona pojawi się na moim kanale, ale póki co lecimy na mainstreamie. Także mam nadzieję, że ten film pomoże Wam stworzyć swoją pierwszą perfumową kolekcję, bazując właśnie na 5 zapachach, chociaż na dobry początek wystarczy ten jeden uniwersalny i też sprawdzi się naprawdę bardzo dobrze. Jeśli ten film Wam się podobał, jeśli chcecie więcej perfumowego kontentu ode mnie, kliknijcie kciuk w górę, kliknijcie również suba i dzwoneczek na moim kanale, bądźcie ze mną na bieżąco, śledźcie mnie także na moim Instagramie i na TikToku, do których linki macie w opisie tego filmu, macie również tutaj po moich bokach. No i cóż, cieszę się, że dostaję od Was wiele pozytywnych komentarzy, nakręca mnie to do działania. Będę tworzył dla Was kolejne materiały, będę starał się rozwijać. Niestety może filmy nie będą pojawiały się tak często, bo niestety życie nie jest łatwe. Czasu na nagrywanie jest niezbyt dużo, ale raz na jakiś czas będę się starał tworzyć dla Was jakiś fajny materiał, żeby zagłębić Was w ten perfumowy świat. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu, kłaniam się niziutko. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.